Przejdziemy do punktu czwartego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia prezydenta miasta Siedlec. Takie malutkie. To jest takie same jak poprzednie. Tak. Proszę bardzo. Chciałem zapytać. Sytuacja finansowa miasta jest taka, jaka jest. W zasadzie pewnie, gdyby nie doszło do umowy sprzedaży i dzierżawy siedleckich w Łomi, tak zwanym rzutem na taśmę, to pewnie byśmy mieli komisarza tutaj w mieście. Czy teraz komisja uważa, że w takiej sytuacji określenie wysokości wynagrodzenia na tym samym poziomie jest właściwe, czy nie? Znamy sytuację finansową. Budżet na sport został okrojony 50%. W związku z tym teraz, moim zdaniem, powinno się to odnosić do wszystkich osób, które otrzymują pieniądze z budżetu. Mój wniosek to nie 12 360 zł, tak jak mamy w projekcie uchwały, a 10 000 zł. Dziękuję. Czy by pan chciał zapytać w tej sprawie? Jeżeli można. Ja chciałem tutaj zwrócić tylko taką uwagę, że to nie jest do końca prawda, że budżet na sport został okrojony 50%, bo było przedstawione jak gdyby na pierwsze półrocze. Więc my jeszcze tutaj nie mamy jak gdyby definitywnie zamkniętej bramy, że to będzie 50% cięcia w skali roku. Dziękuję. Ja opieram się tylko na tym, o czym mówiliśmy na komisji sportu, gdzie było stwierdzone jasno, że budżet na sport został obcięty 50%. I tylko się odnoszę do tego, co dotyczyło posiedzenia komisji. W związku z tym chciałbym pytanie do pana radnego, czy radny chciałby wnioskować o zmniejszenie wynagrodzenia prezydenta miasta? Podać taki wniosek pod uchwałę? Pod głosowanie? Pod głosowanie podałem kwotę 10 tysięcy złotych. W związku z powyższym. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem takiego wniosku? Przyjęcie takiego wniosku. Za wnioskiem. Kto jest za? Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W związku z powyższym wniosek został odrzucony. W punkcie czwartym. Przejdźmy teraz do głosowania punktu czwartego w sprawie uchwały ustalenia wysokości wynagrodzenia prezydenta miasta. Kto z państwa radnych jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 za. Kto jest przeciw? 1 przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt piąty.